Siema. Jak zwykle chcę Wam coś pokazać. Coś innego. Tutaj akurat widzicie za mną mój wspaniały samochodzik Scania. Czym ona się wyróżnia od innych? To za chwilę zobaczycie. To tak jak mówiłem, Scania. Stara, ładna Scania. Niezawodna. Widzicie zielone znaczki. No, irlandzkie blachy. Tak to już jest. Ona jest w nowym wydaniu, widzicie światła, dużo świateł i tak dalej. Co ją wyróżnia? To właśnie zielony listek. Nie, to nie jest Dzień Świętego Patryka. Nie mylcie. Jeżdżę dla firmy Dixon International z Irlandii. Oni zaczęli inwestować właśnie w Scanie tak zwane gazowe, CNG. Widzicie tutaj właśnie. Tutaj mamy dwa zawory. Jeden jest tutaj większy, co będziemy teraz tankować, na 250 barów. Tu jest niższy chyba na 100, jak się nie mylę. Zbiorniki są teraz bardzo zimne, ale jak się zaczyna tankować, to są bardzo gorące się robią. Więc pokażę Wam kiedyś na takim czujniku, bo z domu wezmę. Tutaj mamy takie, o, niebieskie to są tokeny, gdzie się przykłada i się to wszystko robi. A teraz te zbiorniki, to są 4 butle, tu w sumie wchodzi około 20 kg gazu, 200, przepraszam. Macie, o, raz, dwa i pod spodem jest raz, dwa. I to samo też macie z drugiej strony, widzicie? Tankuje się tylko z jednej strony, to jest jakoś połączone, że się od razu wszystkie zbiorniki razem tankują. O, chłodnia się załączyła. Oczywiście przy tankowaniu trzeba chłodnię wyłączyć. Taki jest wymóg. Więc zróbmy to. O. Podłączenie tego. Biorę pistolet. Widzicie, pistolet. Tu, o, chodź, wajcha tu i my się po prostu podłączamy. Będzie, wyrównuje się ciśnienie. Nie wiem, czy to usłyszeliście. Tutaj pokazuję ciśnienie. W środku jest jakaś woda, nie mam pojęcia, co tam jest. Tutaj macie zwykły licznik on-off. A tutaj macie takie coś. Jeżeli nie macie tego tokena, co Wam wcześniej pokazałem, niebieskiego, to nie zatankujecie. Teraz szybka demonstracja, o co kaman. Bierzemy tokena. Jesteśmy w Kru akurat. Miejscowość, proszę bardzo, autoryzuję. To firma to zgłasza. Wbijamy, ja akurat wbijam kilometry. Ile jest? Całkiem dobra. O. I tu nam pokazuje, którą pompę możemy użyć. Chyba to przestało działać. Tak, taka trzeba. Czyli trzeba najpierw podłączyć, ciśnienie musi zrobić. Tu macie w ogóle całą instrukcję, bo to jest bezobsługowa. Ja za dużo tego mam. Tak to wygląda. I teraz jak podłączyliśmy, przyciskamy taga. I używamy POM 6. Widzicie, pozmieniało się. I leć. I tu jest pokazane ciśnienie, jak się wyrównało. A tu, że będzie dobijać kilogramy, u góry jest czerwona lampka, że to zaczyna właśnie ładować. Widzicie? Tak to wychodzi. Trochę robi bum, bum, bum. Bierze autoryzacji tylko. Zobaczymy, co z tego wychodzi. No, leci, leci, leci. Teraz już będzie lecieć. Musiały się wszystkie systemy pozałączać. Więc tako.
Widzicie, wskazówka tu też się rusza. Jak będzie przeskakiwać tutaj, o. Ładnie to po prostu idzie. Później będę musiał ten zrobić. Zobaczymy, ile wejdzie. My nabijamy na 250 bar, tu mniejszy jest to tam chyba 150 bar. Nie wiem, czy słyszycie takie syczenie, ale tak akurat jest, widzicie? Wskazówka, jak podskoczy tam na 2000, to będzie super. Więc wtedy będziemy wiedzieć, ile to się po prostu nagrzało, nagrało. Więc tak to wychodzi. Scania jest po prostu eko. Firma Dixon International na terenie Anglii, bo mamy swój depot w Rugby, zainwestowała w tego rodzaju rozwiązania ekologiczno-ekonomiczne, tak bym to nazwał. Ładnie to by było. Wiecie, jest akurat około 4 rano czy 5, ja akurat wracam z Holyhead na bazę do Rugby, więc tak to będzie. Postaram wam się jeszcze coś tam pokazać. Odczepianie jest też bardzo proste i highlight. Stacja jest bezobsługowa praktycznie. Jeżeli cokolwiek się dzieje, no to są numery telefonów. Jest czerwony przycisk. Jest kamera, w razie czego też mają na to całoroczny monitoring. Więc nie ma tragedii. Serwis, wszystko jest na poglądzie, health and safety przede wszystkim, więc nie ma się czego obawiać. I to jest akurat CNG Gas, bo jeszcze zobaczycie, załączę zdjęcia, bo można do ciężarówek, niektóre firmy biorą LPG, czyli takie zwykłe, co macie w swoich osobówkach, te są w ciężarówkach. Tam są zupełnie inne pistolety, zupełnie inaczej to się odbywa się podobnie. Tylko mi się wydaje, że CNG gaz jest po prostu o wiele bezpieczniejszy dla ładującego, bo widzieliście obsługę. Ona jest po prostu jak dla dziecka. Bardzo mała. Widzicie, trochę tu buczy. Już się zaczynają butle nagrzewać, bo czuję ręką. To taka anomalia. Macie gaz i to jest po prostu super. Więc mam nadzieję, że trochę to was zainteresuje. My będziemy na 25, tu musi na dole wejść. Wiecie? Więc zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy się po krótkiej przerwie. No, witam z powrotem. Słyszycie ten hałas? To nabija tam ciśnienie po prostu. Bo się wyrównuje w zbiornikach i tak dalej, i to po prostu czasami tak ta maszyna huczy, nie wiem dlaczego, ale za chwilę będzie takie, będzie taki stryk, znowu podskoczy ciśnienie i zobaczycie, jak to jest. Widzicie, jak ładnie wszystko rośnie. Rośnie malutki, rośnie. Zwykłe po prostu pokrętło. Tak to mniej więcej wygląda. Więc widzieliście. Tutaj możecie zobaczyć, jak pistolet wygląda mniej więcej w środku. Tamten mój jest większy, więc one się tylko różnią wielkością i się różnią, jaką formą się tam czuje, czy większą, czy mniejszą. Chodzi o ciśnienie, bo na ciśnieniu, tak jak my ładujemy 250 to przejeżdżamy koło 600 km realnie, teoretycznie powinniśmy robić 650. Na tym mniejszym ciśnieniu, tam chyba 100 barów, to można zrobić 450, a realnie, a powinno się robić koło 500, więc widzicie, jak jest. Działa należycie. O, słyszeliście takie po...
mi się wyrównało ciśnienie, już zrobiło pół jeszcze raz. Za chwilę podejrzewam, że po prostu na tym się skończy 2316. Z prostej przyczyny, o nie, lecimy dalej, lecimy dalej. Przebijemy do 2,5, bo czasami jak zbiorniki są gorące, ciśnienie inaczej panujące w zbiornikach, to się załaduje z trochę mniejszym ciśnieniem dla bezpieczeństwa. To wszystko robi system. My tu nie mamy nic do tego i to są moje domysły. Nie jestem tego w 100% pewien. Nie zawsze widziałem, żeby tu wyskakiwało 25. Wiecie? Nieraz po prostu jest tak. A za chwilę zobaczycie, bo myślę, że tam jeszcze wejdzie z parę literków. O, widzicie? Ale ciśnienie poskoczyło, widzicie? A finalnie i tak trochę spadnie, bo tak po prostu jest. Widzicie, jak wskazówka tutaj się kurde ładnie robi też? No, macie. Plus minus 4, widzicie? Plus 6. I właśnie skończyliśmy chyba tankowanie. Widzicie, full. I mryga czerwona lampka, że się skończyło. I co teraz robimy? Przekręcamy pokrętełko. Takie. Złożony, zatankowaliśmy 142 kilo, więc idziemy do samochodu. Widzicie, że Scania jest w nowym budzie. To jest rocznik 2018. Jak już skończyliśmy tankowanie, to załączmy agregat. Będzie startował. Ale to pewnie wszyscy widzieli, Thermokinga. Wszystko tam da. Więc pewnie za chwilę wyskoczy. Co mi się bardzo spodoba. Tutaj Wam pokażę też kilka newsów, co mamy w samochodzie, przepraszam. Pozwolicie, że Was postawię trochę na tym. Na podłodze. O, dokładnie tak. Ja codziennie jeżdżę tym samochodem. Więc ja jeżdżę na nockach. Następny kierowca dniowy to jeździ na dniówkach. Proszę bardzo, ciężarówka jak wszystko wygląda, każdy widzi. Nie ma zbyt dużo rzeczy tutaj. Heja. O. Tak to wygląda, takiego transmisja. Tutaj mamy wiadomości, jest nawigacja. Tutaj w panelu też jest nawigacja, mamy tutaj wszystko, podłączenie z telefonem. Kamery, jak widzieliście na zewnątrz w samochodzie, tutaj też jest jedna na przodzie, tu mamy wgląd. Proszę bardzo, że można zobaczyć, wszystko jest nagrywane. Radio, media różnego rodzaju. Trafik to też nas będzie informacja, nawigacja. Oczywiście tutaj też mamy nawigację w transmiksie, jeszcze używamy telefonów i tutaj mamy ciekawostkę, jak to wszystko ładnie wygląda. Widzicie, tutaj to są wskazówki gazu, zbiorniczek, a tutaj ile procent mamy. Bardzo śmieszne. Tutaj, że po prostu cała reszta, kierowcy będą wiedzieć. Kierownica oczywiście w Scanie jest multimedialna, tu służy do obsługi radia i tego rodzaju rzeczy. Tutaj służy po prostu do obsługi panelu ten, a tutaj do jazdy, czyli tempomat, aktywny tempomat, czyli jaką odległość ma trzymać, a tutaj ile, żeby się z górki nie puścić. A tutaj panel ze światłami w drzwiach. Ze wszystkim tutaj podnoszenie. A tu jak działa światełko. O. Myślę, że trochę więcej będziecie mogli zobaczyć, jak zapaliłem światło. Przyciski, aktywny tempomat, odległościówka. Jak z górki, żeby nie przekraczać prędkości. Tutaj, żeby obsługę oczywiście wycieraczek i spryskiwaczy. Tutaj obsługa multimediów. Tutaj jakby kogoś interesowało, to jest tachograf, CB radio. Tu są półeczki pochowane, szyber, dach. Pozwolicie, że na chwilę zgaszę to.
A to tak jest. Wszystkie lusterka są regulowane. Więc póki co, tutaj jeszcze widzicie z tyłu pistolet powietrzny. Tu dalsze schowki, tako. A tu ja w skranie. Bardzo mi się podoba. Fotel jest też zakrząknięty, że tak powiem. Nie wiem, czy zauważycie. Ma dziurki. Jest wentylowany, podgrzewany. Więc to jest na full opcji. Jeszcze wam coś pokażę. Tutaj do fotela. Tu jest o grzanie, chłodzenie. Tu regulowanie kąta. Tu poduszki jak mają chodzić, a tam na lędźwie i oczywiście oparcie. Więc po prostu, jeżeli chodzi o technologicznie, jestem w szoku. Na pełnym wypasie, o, roletkę, żeby słońce nie grzało. Dziękuję, do widzenia. Pewnie nie widzieliście, to jeszcze raz pokażę. No, u góry też można szyberdach sobie po prostu wziąć. Ta wytłoczka jest fajna, ze znakiem Scania. Można porobić. Tak wygląda mniej więcej ciężarówka. A ja z tego miejsca żegnam, bo muszę wypełnić resztę papierków i ruszać w drogę ku domowi. No, pa! Thank you.